Drodzy pracownicy, doktoranci i studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Znaleźliśmy się w sytuacji nadzwyczajnej. Wiem, że to okres trudny dla całej społeczności akademickiej. W tym szczególnym czasie, czasie wielkiej społecznej próby, najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Zatem bardzo proszę, dbajmy o siebie, o swoich bliskich, o przyjaciół i znajomych. Zadbajmy też o naszych pracowników emerytowanych. Udzielajmy im pomocy, jeśli takiej potrzebują. Proszę, aby w tym trudnym czasie wszyscy doświadczali, że nadal tworzymy jedną harmonijną wspólnotę akademicką. Potraktujmy pracę zdalną jako kolejne ważne doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Drodzy studenci i doktoranci, to trudne chwile także dla Was. Wiem, że ograniczona możliwość przebywania w akademikach jest uciążliwa. Stanowi jednak racjonalny kompromis w trosce o Wasze zdrowie. Dziękuję Wam serdecznie za zrozumienie tej sytuacji, za włączenie się w akcję pomagania innym. Jest to bardzo budujące. Dziękuję wszystkim Państwu za wspólne, odpowiedzialne i racjonalne działania. Dołóżmy starań, aby obecna sytuacja była jak najmniej uciążliwa. Niech w naszych kontaktach dominuje życzliwość i wzajemna troska. Życzę Państwu i sobie, by ta wyjątkowa sytuacja minęła jak najszybciej, aby nasz kampus znowu tętnił energią i młodzieńczym entuzjazmem. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dużo zdrowia.